Dobrze, kochane moje, uwzględnijmy na chwileczkę. Maryjo, Tobie oddajemy ten wieczór. Oddajemy Ci każde słowo, które tutaj padnie. Oddajemy Ci nasze serca. I prosimy, ukryj nas w Twoim niepokalanym sercu, które jest rajem Boga. Ukryj nas w raju Boga, w Twoim sercu, Maryjo. Wszystkie święte nieba, módl Ci się za nas. Pod Twoją obroną. Uciekamy się w święta, proszę o Ciebie, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzeba naszych. Ale przyprawiać zły przeżywód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalenna i błogosławiona, o Pani nasza, o wojowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Słuchajcie, zawsze mam problem z naukami dla kobiet, bo przyznam się, że nie rozumiem kobiet. Nie znam się na kobietach, wkurzają mnie kobiety. Myślałem dawno. Dwóch małców, nie? W piaskownicy. Ja mówię, drogę, ile masz lat? A on mówi, nie. Znerwują się kobiety? Tak. Ja tak mówiąc szczerze i poważnie, to wszystko, czym ona żyje, czym ona jest, jest dla niej samej tajemnicą. Prawda? Przecież wy same siebie nie rozumiecie. Wielokrotnie. Nie wiecie, co się w was dzieje. A wymagania, żeby was zrozumiał wpierw wąż i potem wszyscy inni, są tak wielkie, że jest to po prostu aż niemożliwe. Ja prowadzę przede wszystkim pracę z mężczyznami, pracę z chłopakami. Mam grupę prawie 700 mężczyzn, którą prowadzę systematycznie. Spotykamy się kilka razy w miesiącu, całą grupą raz w miesiącu. To faceci, którzy przyjeżdżają z całej Polski. Ale to są faceci, którzy podejmują decyzję w swoim życiu, że Bóg będzie dla nich najważniejszy, kształtują swoją męskość na wzór Jezusa Chrystusa i składają przyrzeczenia, że wszystko, ale to naprawdę wszystko, poświęcą dla Boga i dla ochrony swojej żony i swoich dzieci. Kiedy dojrzewają do tej decyzji, składają przysięgę przed Bogiem, że będą bronić swojej kobiety, będą bronić swojej żony, będą bronić swoich dzieci przed szatanem. I to będzie walka na śmierć i życie. Otrzymują miecz, oryginalny miecz templariuszy, który jest symbolem ich duchowej walki. Ten miecz obok Pisma Świętego i Różańca wieszają sobie w ważnym miejscu w swoim pokoju, żeby patrząc na niego każdego dnia, uświadamiali sobie, co przyrzekali Bogu. Wiecie, naprawdę widzę wśród tych facetów niesamowite owoce. Wiecie, to są ludzie, którzy na przykład podejmują nie tylko modlitwy, nie tylko posty, ale też wyrzeczenia, które mnie zdumiewają. Na przykład modlą się z czwartku na piątek od trzeciej do czwartej rano za swoją rodzinę. Wiecie, modlitwa nocna jest modlitwą szczególnie umiłowaną przez Boga. Kiedy jeżdżę po świecie, to widzę, że Bóg wiele osób budzi w nocy do modlitwy. Dlatego, że noc jest też szczególnym momentem, szczególną przestrzenią, szczególnym czasem działania demonów. Magowie,
czarnoksiężnicy, różnego rodzaju ludzie, którzy są oddani szatanowi, zrywają się co noc i między 3 a 4 poświęcają świat i konkretnych ludzi szatanowi. I Bóg również powołuje wiele, wiele osób na całym świecie do tego, do tej propozycji, że budzi ich w nocy, żeby się modliły. Jestem przekonany o tym, że ci faceci, którzy są w mojej wspólnocie, to są prawdziwi wojownicy. Oni naprawdę wstają, naprawdę się modlą. Ale też jestem przekonany o tym, że Bóg wiele z was chce budzić w nocy do modlitwy. Za swoje dzieci, za swojego męża, babcie za swoje wnuki, siostry zakonne, za wasze duchowe dzieci. Bo każda siostra zakonna, jak nie rozwinie w sobie macierzyństwa duchowego, to karło macieje. Ona musi bardzo realnie wejść w przestrzeń bycia mamą. Mamą, która będzie walczyć o swoje dzieci. Która poświęci całkowicie swoje zakonne życie, aby rodzić dzieci dla Boga w duchowy sposób. Macie siostry duchowe dzieci, za które walczycie dzień i noc. Dziękuję. Salezjanka to musi mieć, prawda? No. Tak jest. Ale to jest bardzo ważny aspekt, wiecie? Bardzo ważny. Słuchajcie, wczoraj mieliśmy spotkanie dla mężczyzn. Mówiłem im o tym, co jest najważniejsze u fundamentu budowania relacji z kobietą. U fundamentu budowania relacji z żoną. Wiecie, zawsze trzeba wrócić do początku. I kiedy wracamy do raju, to widzimy coś zdumiewającego. Otóż nie wiem, czy macie świadomość tego, że wy nie zostałyście stworzone po Adamie. To jest takie potoczne myślenie, pobieżne, kiedy się czyta Pismo Święte, że pierw był Adam, potem była Ewa. No tak do końca nie. Ewa była od początku w Adamie. Tylko Bóg, kiedy uśpił Adama, wyjął ją z wnętrza Adama. Ona zawsze tam była. Przyoblekł ją w ciało, ale ona zawsze tam była. Można powiedzieć, że kobieta jest czymś, czy kimś najintymniejszym w mężczyźnie. Czego on dotychczas nie widział, bo to było w jego wnętrzu. I kiedy Bóg wydobywa kobietę z Adama i przyodziewa, przyobleka ją w ciało, Adam wtedy wykrzykuje pierwszy wspaniały komplement we wszechświecie. Ta jest dopiero ciałem z mego ciała i kością z mojej kości. Nie. Zachwycony. Tą, która od zawsze była w jego wnętrzu. Ona zawsze tam była. Bóg musiał uśpić Adama. Ten sen, który ma również termin związany ze śmiercią, jest bardzo symboliczny i bardzo dający do myślenia. Otóż, żeby mężczyzna mógł zobaczyć kobietę i się ją zachwycić, musi przestać interesować się samym sobą. Musi przestać kręcić się wokół siebie. Po prostu musi przestać być egoistą. I dopiero jak przestaje patrzeć na siebie, przestaje zakochiwać się w sobie, przypatrując się sobie, dopiero może zobaczyć kobietę, która jest naprzeciwko niego i się nią zachwycić. I rzeczywiście jest tak, że Bóg powiedział, od tego momentu jesteście takim dream team, czyli taką parą, która otrzymuje autorytet nad całą planetą. Również nad płazem i gadem. Bóg wyraźnie to zaznacza. Czyli we dwoje, mąż i żona, mają autorytet nad każdym złem na tej planecie. Mają autorytet nad każdą dziedziną. Nad wszystkim, razem. Nad przyrodą, nad wszystkimi dziedzinami życia, nad finansami, nad zdrowiem, nad pomyślnością, nad sukcesem swojej rodziny, razem. Nie osobno,
ale razem. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Razem, nie osobno. I pamiętacie, że pierwsza tragedia, która rozpoczęła największy dramat ludzkości, zaczyna się tak naprawdę od rozbicia małżeństwa. I koniec tego świata będzie związany z potężną walką o małżeństwa. Początek i koniec. Klamra się zamknie. Problem polega na tym, że Ewa została podpuszczona przez szatana, ponieważ nie było przy niej Adama. Ewa pozwoliła, żeby Adam odszedł od niej. Gdzieś był. Gdzieś w tym ogrodzie. Ale wiem jedno. Nie było jego przy niej. Ewa była sama. To rozbicie jedności spowodowało to, że szatan poczuł swoją szansę. I Ewa zamiast, zobaczcie, rozmawiać z mężem, zaczęła rozmawiać z mężem. Od tego zaczynają się wszystkie tragedie rozbicia małżeńskiego. W momencie, w którym pozwolisz, aby twój mąż od ciebie zaczął odchodzić, zacznie zbliżać się mąż. W różnej postaci. Najczęściej dzisiaj w postaci przystanego kolegi z pracy. Kolegi z Facebooka. Z różnych innych klimatów. Który będzie miał dla ciebie czas. Będzie chciał z tobą rozmawiać. Godzinami wypisywać SMS-y. Czyli to, co twój mąż nie robi już od dłuższego czasu. To, co czyni szatan w raju, jest określone terminem arum. Arum. Arum znaczy czarować. To jest bardzo ciekawe. Czarować. Wąż Nachas był arum. Był czarujący. On, kiedy podchodzi do ciebie, kobieto, to czaruje cię. Chce cię oczarować. Rozumiesz? Wie dokładnie, że tu jesteś najsłabsza w tym punkcie. I uważaj na mężczyzn, którzy nie są twoimi mężami, a którzy wydają się bardzo czarujący. Uważaj. Bo za nim może ukryć się ktoś, kto chce zniszczyć twoje małżeństwo. Ale początek dramatu rozpoczyna się od tego, że ich nie ma razem. Od początku nie ma ich razem. Razem powinni, w momencie pojawienia się szatana, w autorytecie Boga, nakazać, aby spływał z raju. Ale Ewa jest sama. Chcę wam, drogie kobiety, powiedzieć bardzo wyraźnie. Znowu coś, co u nas kompletnie nie funkcjonuje. Najgłębszą i najbardziej potężną przestrzenią królowania na tej planecie razem jest modlitwa małżeńska. Nie ma większej siły, nie ma większej mocy we wszechświecie, jak modlitwa małżeńska razem. Nie ty osobno, nie mąż osobno. Razem. Kiedy rozmawiam z narzeczonymi, czy generalnie zakochanymi w sobie, planującymi małżeństwo, to nie ma dla mnie ważniejszej rzeczy, jak uformować ich do wspólnej modlitwy codziennie. Jeśli twój przyszły mąż, mówię tej dziewczynie, nie chce z tobą codziennie się modlić, choćby nie wiem, jak był czarujący, podejdź od niego. Zostaw. Bo w tym momencie kastrujesz się z najpotężniejszej siły we wszechświecie, którą Bóg daje małżeństwu. Wspólna małżeńska modlitwa codziennie. Zostaw go. Choćby był najbardziej czarujący. Zostaw go. Kobiety popełniają mnóstwo błędów. Z tego powodu, że po grzechu pierworodnym, tak jak u nas, u facetów, jest totalnie zrujnowana seksualność. Tak samo u was jest totalnie zrujnowana emocjonalność.
spuszcza na was robi jak chce. Na poranionej emocjonalności. Słuchajcie, jaki jest między innymi skutek przekleństwa po grzechu pierworodnym? Pamiętacie? Bóg mówi o trzech skutkach przekleństwa w stosunku do kobiety. O czym on mówi? Jak wygląda przekleństwo po grzechu? Jak brzmi to przekleństwo? No, i dalej? No. Słuchajcie, tam jest coś niesłychanie ważnego. Niesłychanie ważnego. Ponieważ Bóg mówi, że przekleństwem kobiety będzie to, że ona wszystkie swoje pragnienia będzie kierowała w stronę mężczyzny. Zastanowiłeś się kiedyś nad tym? Że kierowanie wszystkich swoich pragnień, tęsknot, marzeń w kierunku faceta to jest przekleństwo. Kiedy mężczyzna staje się dla ciebie całym światem, wchodzisz w przekleństwo. Kiedy on jest dla ciebie ważniejszy niż Bóg, to on jest największym pragnieniem twojego serca, marzeniem, tęsknotą. Wchodzisz w przekleństwo. Masz tego świadomość? To nie jest żadne błogosławieństwo. Przekleństwo. I jeśli kobiety tego nie zdiagnozują, nie zweryfikują, szczególnie młode, kiedy mój chłopak jest dla mnie całym światem, że wchodzę momentalnie w przekleństwo i nic z tego nie będzie. Prędzej czy później to się rozleci. Prędzej czy później się strasznie poranicie w relacji. Prędzej czy później. Ponieważ weszłyście w przekleństwo. Świadomie, dobrowolnie. Pozwoliłyście waszemu sercu kierować wszystkie pragnienia w stronę mężczyzny. Mówię to w kontekście tego, o czym mówiliśmy na kazaniu na mszy świętej. Że jeśli początek jest trzaśnięty, to potem wszystko się ma, prędzej czy później. I tak przez pokolenia kobiety są niszczone przez szatana. W swojej mocności. I przegrywają najpiękniejsze wartości w swoim życiu i przegrywają przede wszystkim swoje serce. Aż pojawia się pierwsza, która nie żyje przekleństwem, ponieważ jest niepokalana. I to jest pierwsza kobieta, która nie potrzebuje faceta do szczęścia. No. Ona nie potrzebuje faceta do szczęścia, ponieważ całe jej szczęście jest Bóg. To jest bardzo ciekawe. Błogosławieństwo, które łamie przekleństwo w kobietach, związane jest z nią. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym wam zostawić. Jeśli chcecie złamać przekleństwo waszych serc i tego wszystkiego, co wyrządziło to przekleństwo, czyli wszystkie skutki i konsekwencje, że ubóstwiłyście mężczyznę w swoim życiu. Nieważne, czy to mąż, czy to chłopak, czy to syn, jakikolwiek mężczyzna, który stał się dla was całym światem, do którego skierowałyście wasze wszystkie pragnienia, marzenia i fantazje i wszystko, 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 to tylko ona może uleczyć wasze serca ze skutków i konsekwencji przekleństwa, które same weszłyście. To wiąże się z tym, że ona da ci nowy sposób patrzenia i nowy sposób myślenia. Ponieważ, wiecie dobrze o tym, to myśli generują uczucia, nie odwrotnie. To, w jaki sposób myślimy, tak będziemy się czuć. Jeśli pozwolę sobie na negatywne, niszczące myśli w mojej głowie, to za chwilę tak będę się czuła w moim sercu. Dlatego też ojcowie pustyni, mistrzowie życia duchowego, mówili, że bitwa
o naszą duszę toczy się w naszej głowie. Czyli w przestrzeni myśli. Jak pozwolę sobie na myśli, które mnie niszczą, które niszczą moją relację małżeńską. Na przykład takimi myślami może być myśl, którą infekuje was co chwilę duch lęku. Lęk. Lęk. To jest najbardziej niszcząca myśl. Tych lęków może być 1500-1900. Ale wy kobiety, kochane moje, jesteście najbardziej narażone na ataki ducha lęku. 24 lata na dobę. Lęk przed tysiącami różnych sytuacji, które mogą się wydarzyć. Lęk przed porzuceniem przez waszego męża. Lęk przed tym, że może mieć jakąś kochankę. Lęk przed tym, że coś może stać się waszym dzieciom. Lęk o samym siebie. Lęk o to, że nie wyglądam już tak atrakcyjnie w oczach mojego męża jak kiedyś. Lęk, kiedy widzę, jak on patrzy się za innymi kobietami, a na mnie już dawno tak nie spojrzał, jak teraz spojrza na tą kobietę, którą mieliśmy na ulicy. Lęk o wszystko. Lęk, lęk, lęk. Lęk zawsze będzie uruchamiał kolejnego ducha, czyli kontrolę. Kontrola. To jest coś, co bardzo będzie niszczyć waszą emocjonalność. Lęk i kontrola. Żeby nie stracić męża. Bo podejrzewam, że coś może być. Bo nie przychodzi już po pracy o tej porze, co zawsze przychodzi. Widocznie musi kogoś mieć. Dlaczego on idzie do toalety z telefonem i siedzi tam, bo nie wypisuje jakieś SMS, jakieś kochanki. Co tam siedzi zamknięty w tym pokoju? Nie chce do mnie przyjść. Lęk, lęk, który nakręca kontrolę. Więc muszę go skontrolować. Muszę go kontrolować. Lęk, kontrola uruchamia następnego ducha, którym jest zazdrość i porównywanie się. W momencie, w którym zobaczysz, że twój mąż zaczyna patrzeć o wiele bardziej od pożądliwości, poprzez fascynację, nie wiadomo jeszcze co, na inne kobiety, zaczyna się w tobie duch porównywania się. I zaczynasz porównywać się. Uważam, że duch porównywania się jest jednym z najstraszniejszych duchów, który niszczy nasze życie duchowe. I wiecie co? Powiem wam, że nie pamiętam. Może na palcach jednej ręki, kiedy ktoś spowiada się z tego, że się nieustannie porównuje z innymi. A to jest strasznie niszczące dla naszego duchowego życia. Nigdy, przenigdy nie porównuj się z żadną inną kobietą, dziewczyną. Nigdy. Bo szatan cię zniszczy. Zniszczy cię. Albo przez pychę, kiedy zobaczysz, że jesteś ładniejsza, że jesteś bardziej we wszystkim naj, palisz pychę, ale z reguły wpadacie w rozpacz. Bo kiedy zaczynacie się porównywać, szatan przychodzi, zaczyna mówić o was najgorsze rzeczy. I na bazie lęku, na bazie kontroli, przez porównywanie się zaczyna następne rzeczy, typu zawiść, zazdrość. I cała machina, która potem rozwala każdą relację małżeńską. Każdą relację między chłopakiem a dziewczyną. Zazdrość. Ale to wszystko bierze się od porównywania się. Porównywanie się w zakonie. A ta siostra, jak ona się modli, bo teraz zobacz, minę ma jak jakaś święta, teraz kurczątka Jezus. Ja ją znam, ja wiem, jak ona jest. Wiecie, wszystko się zaczyna ten dialog w sercu, nie? Gdzie oczy to po prostu jest tylko, wiesz, narząd do nieustannego konfrontowania i porównywania się z innymi kobietami. Nie? Przyklejony uśmiech do twarzy, ale siedzisz w łasce, tam zobacz, ubrała się tego, kurczę, co ma wiecie. I co ona myśli, że fajnie wygląda? Tego, kurczę, ile chyba się poprzykliwa? Znowu tak, jak sobie wiem, gdzie ma to kupuje. I wiesz, ale rozumiecie, o co mi chodzi? O ten dialog nieustanny, który jest w naszym sercu. On jest strasznie niszczący, strasznie. Zwróćcie na to uwagę,
I nawet spowiadajcie się z tego. Nawet nie jako grzech, ale jako pokusa. Kiedy tylko to zobaczycie w sobie. Oddawajcie te myśli porównywania się. Oddawajcie te pokusy porównywania się, ponieważ tylko Jezus może was od tego uwolnić. Tylko Maryja może dać wam serce, które nigdy nie będzie się porównywać. Maryja poprowadzi was do momentu, w którym przekleństwo zostanie całkowicie zniszczone i pojawi się błogosławieństwo. Błogosławieństwo będzie polegać na tym, że ona zwróci wszystkie pragnienia waszego serca w stronę Jezusa. Wszystkie pragnienia waszego serca w stronę Jezusa. W momencie, w którym to się wydarzy, będziesz miała doskonałą wolność w relacji z każdym facetem. Począwszy od twojego męża, poprzez twojego syna i poprzez wszystkich innych. W momencie, w którym twój mąż będzie konkurował z Jezusem w twoim sercu, to nie będzie żadna miłość. Uruchomisz jeszcze raz zazdrość, kontrolę, lęk, wszystko. Szatan nie pozwoli ci być neutralny. Uruchomi najgorsze rzeczy w twoim sercu. Natomiast kiedy każdego dnia pozwolisz, aby Maryja objawiała ci Jezusa jako pierwszego mężczyznę twojego serca, męża twojego serca, oblubieńca twojego serca, gdzie uświadomisz sobie, że wpierw jest Jezus, to On ma całe moje serce. Jestem cała dla Niego, On jest cały dla mnie. I dopiero potem jest mój mąż. Dopiero potem jest mój synek. Dopiero potem jest mój przyjaciel. Wtedy wszystko zostanie uzdrowione. To nie jest łatwe. Oczywiście, że to nie jest łatwe. Ale nie ma innej drogi. Błogosławieństwo jest rozpoczęciem relacji z Jezusem już na ziemi. Nawet jeśli jesteś w małżeństwie, jako pierwszy małżonek twojego serca, oblubieńcem twojego serca. On jest najpiękniejszy z synów ludzkich. Nigdy nie było tak wspaniałego, tak pięknego mężczyzny jak Jezus. I On jest dla ciebie cały. I On prosi cię, żebyś była cała dla Niego. Wyciąga do ciebie ręce i czy chcesz, żeby był dla ciebie pierwszym mężczyzną twojego serca. Proszę, ale to jest dla zakonnic dobre. Nie dla zakonnic. My, żyjąc w zakonie, wybieramy coś, co każda z was i tak, prędzej czy później, wybierze, będąc w niebie. Przecież w niebie nie będzie żadnego wychodzenia za mąż. W niebie każda z was będzie zaślubiona Jezusowi. Możesz już to zrobić teraz. Już przygotowywać się do tego ślubu. Tutaj ten czas na ziemi to jest czas narzeczeństwa. Gdzie zakochujesz się z całego serca, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy, z tym, który zaślubi ciebie jako swoją oblubienicę, jako swoją żonę i w momencie śmierci zaprowadzi cię do królewskiej komnaty. Gdzie przeżyjesz taką rozkosz radości, taką miłość, taką czułość, że święty Paweł powie, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, co Bóg przygotował dla tych, którzy go kochają. To nie znaczy, że twój mąż przestanie być obiektem twojej miłości. Będziesz go kochać. Ale w Jezusie. Przyjdzie do twojego męża, trzymając za rękę Jezusa. To jest bardzo ważne. Jeśli tego nie zrobicie, kochane, to wasze serce będzie rozerwane. Wasze serce będzie miażdżone. Na przykład przez grzechy waszego męża. Przez wady waszego męża. Będziecie się strasznie tym przejmować. Będziecie płakać po nocach, jaki on jest. Że nie daje mi tego, nie daje mi tamtego. Ja mam tak oczekiwanie. A on nic nie robi w tym kierunku. Czujesz się samotna, odrzucona, podeptana, zmiażdżona grzechami twojego męża. Dopóki Jezus nie będzie twoim mężem. Jeśli Jezus będzie twoim mężem, to od Niego będziesz wszystko miała. Poczucie bezpieczeństwa.
To, że jesteś piękna, umiłowana, bo ma zawsze na Ciebie czas. Możecie rozmawiać o wszystkim 24 na dobę. Możesz wyobrażać sobie, że chodzi z nim na randki, że zasypiasz jego ramiona każdego wieczoru. Że on daje Ci całą czułość, za którą tęskni Twoje serce. I im bardziej będziesz wchodziła w tą relację z nim, tym mniej będziesz oczekiwań miała w stosunku do Twojego męża. Co więcej, zamiast tych oczekiwań pojawi się współczucie i modlitwa za niego. Dojdziesz do momentu, w którym powiesz, no, nie musisz mówić mi, że mnie kochasz. Nie musisz mnie przytulać. Nie musisz chodzić ze mną na randki. Ale tak będę Cię kochać. Bo przytula, bo głaszcze, bo rozmawia ze mną, bo chodzi ze mną na randki już ktoś inny. Który jest oblubieńcem mojego serca. Który ma całe moje serce. Rozumiesz? I wtedy dopiero możesz kochać prawdziwie Twojego męża. To jest ważne, żeby to sobie usłyszeć. I podjąć decyzję, żeby każdego dnia tak zaczęło się rozkwitanie Twojej kobiecości. I praktycznie rzecz biorąc, bez najpiękniejszej ulubienicy jest to prawie niemożliwe. Więc proponuję Ci, abyś zaczęła to robić, zaprzyjaźniając się z Miriam. Tą, która odwraca każde przekleństwo kobiety w błogosławieństwo. Nikt tak nie potrafi kochać jak ona. Ona Cię nauczy kochać niesamowicie. I naprawdę to Jezus będzie docierał każdą ze swoich oczu. To On będzie dawał Ci te wszystkie pragnienia i tęsknoty Twojego serca, których nie da Ci nigdy żaden mężczyzna, nawet najwspanialszy. Naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że jest grzesznikiem. Że jest zniszczony przez grzech. Po prostu. On może się postarać, ale i tak będzie Cię radny. Może mieć swoje zrywy. Może mieć swoje postanowienia. Tydzień, miesiąc, może pół roku. A potem znowu będziesz poraniona. Zobacz, że to wszystko jest jednym wielkim zakręconym kołem. Ciągle wracasz do tego samego. Jakkolwiek by nie było, ciągle Twoje serce będzie ranione przez Twojego męża. Na początku, jak jesteście zakochani w sobie na maksa, to jest może troszeczkę inaczej. Ale przecież nie mówię tutaj do dziewczyn z gimnazjum, tylko do kobiet, które wiedzą, czym jest życie. I doświadczyły już bólu w relacji. Doświadczyły tego, że myślały, że będzie inaczej w małżeństwie. Miało być tak pięknie, a tak nie jest. I można bardzo wejść w coś takiego, co się nazywa cierpiętnictwo w małżeństwie. No. W rolę ofiary, której nic nie wyszło, która ma straszne małżeństwo, strasznego męża i po prostu moje życie jest beznadziejne i do niczego. Wiele kobiet wpada w depresję. Wiecie, że depresja już w tej chwili osiągnęła poziom najbardziej rozpowszechnionej choroby na całym świecie. Depresja. W Polsce 30% choruje na depresję już. W różnych odmianach. Słabszych, mocniejszych 30%. Przecież to są kobiety, które chodzą do kościoła. Co niedzielę. To przecież do nas, do kapłanów przychodzą te kobiety z tą depresją. To do terapeutów chrześcijańskich przychodzą te kobiety z tą depresją. Nie radzą sobie kompletnie. Ale dlatego, że dzisiaj serce jest zmiażdżone. Serce, które żyje w przekleństwie, które ulokowało wszystkie swoje pragnienia w mężczyźnie i mężczyźna, który nie dał, nie zapotrzebował tych oczekiwań, spowodował dramat straty tożsamości kobiecego serca. Jestem beznadziejna, jestem do niczego, jestem straszna, wredna, ponieważ nie otrzymuję od męża tego, czego pragnie moje serce, aby mi dało. Kochane kobiety, jest tylko jedno.
i w niej poślubienie Jezusa. Tylko to. Tylko to zmieni Twoje serce. Dopiero wtedy otrzymasz również łaskę przebaczania wszystkiego Twojego mężu. Dopiero wtedy zmieni się Twój język. Już nie będziesz go ciągle krytykować, ciągle analizować i pouczać, ciągle mówić, jaki jest beznadziejny. Ponieważ zdejmiesz z niego to ciągłe narzucanie swoich oczekiwań. Zero oczekiwań, zero rozczarowań. Nie chcesz być już nigdy rozczarowany w relacji ze swoim mężem? Nic od niego nie oczekuj. Prosta rzecz. Ale jest to tylko możliwe wtedy, kiedy ktoś inny będzie Twoim mężem. Ktoś inny, czyli Jezus, Bóg Wszechmogący, a nie trochę mogący. Wszechmogący, a nie trochę mogący. I dopóki jest jakiś inny rywal na pierwszym miejscu w Twoim sercu, to on się nie będzie wiązał. To wtedy musisz polegać na sobie i swoim grzesznym mężu, żeby jakoś Wam szło w życiu. Ale jak on będzie najważniejszy, wtedy wkracza z całą wszechmocą w Twoje serce. Bo przecież sam je stworzył właśnie tak, a nie inaczej. Dla siebie. Twoje serce całe dla niego. Nie wiem, co mam panu powiedzieć jeszcze, ale chyba wszyscy powiem go w głowie dostali. Najważniejsze powiedziałem, wiecie, najważniejsze powiedziałem. Jak pójdziecie za tym, to wierzę, że naprawdę będziecie błogosławionymi kobietami. Błogosławionymi kobietami, które rozkwitną w miłości z najwspanialszym, najpiękniejszym synów ludzkich z Jezusem Chrystusem. Każda z Was jest powołana do tego, aby być bardzo piękną. I żadna z Was nie rozkwitnie w prawdziwej miłości z mężczyzną z krwi i kości. Naprawdę. Bo kiedy sypie się małżeństwo, kiedy sypie się relacja, to żadne komplementy nie brzmią prawdziwie. Zawsze interesownie i nie wiadomo. Kiedy masz mężczyznę, masz twojego męża, który jest zniszczony przez uzależnienie od seksu, pornografię, masturbację, dzisiaj to jest problem ponad 80% mężczyzn młodego pokolenia w średnim wieku. To jest dramat. To jest dramat. To nie da wam doświadczenia piękna, ponieważ nawet najwspanialsze komplementy będziecie wiedziały, że są tylko po to, żebyście oddały swoje ciało w seksie. Że on po prostu chce tylko jednego. I czułość, którą okazuje, i komplementy, które mówi, są tylko grą wstępną, żeby uzyskać tylko jedno. I to jeszcze bardziej was będzie ranić. A nie to wartościowywać. Zgadza się? Dlatego tylko od Niego możecie usłyszeć, że jesteście najpiękniejsze, wymarzone, upragnione, najwspanialsze. I tylko wtedy, kiedy będziesz stawała przed lustrem każdego dnia i ogłaszała to, że jesteś jedyna i niepowtarzalna, że nigdy takiej jak Ty nie było i nigdy nie będzie we wszechświecie, że On stworzył Ciebie cudowną, wspaniałą, wymarzoną i właśnie taką Cię stworzył, żeby taką Cię kochać na całą wieczność, to również przestaniesz porównywać się z kobietami, które za chwilę zobaczysz na ulicy. Bo będziesz przekonana o swojej niepowtarzalności i pięknie. I wpatrzona w oczy Boga, od Niego będziesz czerpała to zachwyt nad Twoim sercem. Zachwyt nad Twoim ciałem. Zachwyt nad tym, kim jesteś jako kobieta. Jako wymarzona, umiłowana córka. To jest bardzo ważne. I niech Matka Boża nas prowadzi. Was szczególnie. Zamknijcie oczy jeszcze na chwilę.
Pozwólcie, żeby Maryja stanęła przy was. Maryjo, proszę Cię, abyś położyła swoje dłonie na każdej z tych wspaniałych córek Bożych. Powiedz teraz w chwili ciszy, co Cię najbardziej boli? Gdzie Cię najbardziej boli? Powiedz Cię wszystko. Powiedz teraz, Maryi, o tych wszystkich mężczyznach w Twoim życiu, w całym Twoim życiu, którzy byli dla Ciebie całym światem, którzy byli ważniejsi niż Bóg, za którymi tęskniłaś bardziej niż za Jezusem, której w życiu nie chciałaś stracić, którzy byli wszystkim dla Ciebie, którzy mieli całe Twoje serce. I wejdź w żal za grzech. Wejdź w żal. Więc Jezu, przepraszam Cię, że ten i ten mężczyzna w takim, takim imieniu Ty wiesz jest. Był w pewnym okresie mojego życia ważniejszy od Ciebie. On miał całe moje serce i Ty jest. Przepraszam Cię. Żeby Jezus swoją krwią zmazał ten grzech. Żeby swoją krwią i swoimi ranami uleczył wszystkie rany z tych relacji. Proszę teraz Maryję, aby przygotowała Twoje serce na wybór Jezusa jako pierwszego mężczyzny Twojego życia. I wyobraź sobie, że Jezus stoi przed Tobą. Wspaniały, uśmiechnięty, rozradowany, patrzący z zachwytem na Ciebie. I powiedz to, co czuje teraz Twoje serce. Powiedz mu. Pozwól, żeby on Cię teraz przytulił. Załóż się.